Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjaszem. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, ten je zachowa. Krzyż jest na stałe wpisany w chrześcijaństwo, tak jak jest ściśle związany z osobą Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo pozbawione krzyża jest jedynie karykaturą wspólnoty założonej przez Jezusa. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Nie można naśladować Chrystusa, nie podejmując ofiary krzyżowej. Piotr odkrywa, a właściwiej mówiąc, Bóg objawia Piotrowi tajemnicę mesjańskiej misji Jezusa. Ale Piotr chce znać jedynie Chrystusa bez krzyża, dlatego otrzymuje ostrą reprymendę. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Trzeba nam się wyzbyć ludzkiego myślenia, ludzkiej woli, a przyjąć Bożą perspektywę. Święty Paweł napisze do Koryntian: nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Wejście na drogę, którą kroczy Jezus, domaga się od nas zmiany myślenia. Krzyż nie jest już dla nas zgorszeniem i hańbą, ale znakiem naszego ocalenia. To właśnie przez nasze drobne i większe ofiary możemy współcierpieć z Chrystusem dla zbawienia naszego i naszych bliźnich. Krzyż stał się drogocennym klejnotem, wartością, której nie może zrównoważyć cały przepych i bogactwo tego świata.